Cześć Wam wszystkim bardzo serdecznie. Witam Was kolejny raz na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was, jak pewnie widzicie po tytule, z książkami Yoko Ogawy. Zdecydowałam się na nagranie tego filmu, ponieważ przeczytałam te trzy pozycje, które zostały wydane w wydawnictwie Tajfuny i chciałabym ją troszeczkę, jeśli chodzi o twórczość tej autorki, podsumować. Chciałabym powiedzieć troszeczkę o swoich wrażeniach, dlaczego w ogóle sięgam po taki typ literatury. I właśnie może od tego zacznijmy. Literatura azjatycka jest dosyć specyficzną literaturą. Nie sięgamy po nią codziennie, wiadomo. Gdzieś tam częściej kierujemy się ku literaturze zachodniej, gdzie mamy autorów zarówno amerykańskich, niemieckich, włoskich i tak dalej. Gdzieś ci autorzy są częściej tłumaczeni. Wydawnictwo Tajfuny daje nam do ręki książki, które są tłumaczone z języka japońskiego, które dotyczą właśnie literatury azjatyckiej, szeroko pojętej literatury azjatyckiej. Gdy przyszło mi sięgnąć po ukochane równanie profesora Yoko Ogawy, byłam troszeczkę do tego wszystkiego nastawiona bardzo sceptycznie. Działo się tak dlatego, że nie miałam wcześniej jako tako styczności z takim typem literatury, więc gdzieś pojawiły się obawy, czy ta literatura mi się spodoba. Jednak spodobała mi się na tyle, że zaczęłam sięgać co jakiś czas po właśnie literaturę Dalekiego Wschodu. No i dokształcać się w tej kwestii, czyli czytać również reportaże dotyczące tych kwestii. Zacznijmy sobie może od ostatnio przeczytanej przeze mnie książki, czyli właśnie jednej z nowości wydawnictwa Tajfuny, jeśli chodzi o Yoko Ogawę. Mowa tutaj oczywiście o Podziemiu Pamięci. Jeśli chodzi o Podziemie Pamięci, dużo osób zna tę książkę jako Memory Police. I tamta okładka była zupełnie inna. Tajfuny zdecydowały, że jednak pójdą w tę konkretną serię i chcą, żeby ich okładki tak wyglądały i zgrywały się z pozostałymi. Podziemie Pamięci. O co w tym chodzi? Otóż Podziemie Pamięci to jest tytuł nawiązujący do sytuacji, która dzieje się na wyspie. Więc mamy ową wyspę, gdzie ludzie żyją sobie tak jak my. Jedyną różnicą między nimi a nami jest to, że co jakiś czas na wyspie znika jakaś rzecz. Rzecz dla nas ważna, rzecz istotna, na przykład kalendarze, giną ptaki. I wszystko, co jest z tym związane, musi zostać zniszczone. Czyli książki, czyli jakieś notatniki. Ogólnie takich rzeczy, które znikają, jest więcej. I no nie można za dużo tutaj zdradzić, o co konkretnie chodzi, jak ta historia się kończy i tak dalej. Bo wszystko, co powiedziałabym na temat tej książki, mogłoby być za dużym spoilerem. Jednak warto tutaj zaznaczyć, że Podziemie Pamięci to jest miejsce, w którym skupiają się ludzie, którzy nie tracą, tak jak wszyscy, tego, co dzieje się na wyspie, nie tracą tych przedmiotów, tylko właśnie pamiętają. I jest grono takich osób, które muszą się ukrywać przed policją pamięci, które muszą walczyć o te wspomnienia. No i cała ta historia tak się toczy. Nasza główna bohaterka jest pisarką, więc ona opisuje wydarzenia związane właśnie z tym, co dzieje się na wyspie, przez pryzmat też swojej książki. Pisze o dziewczynie, która uczy się pisać na maszynie. I o jej historii, o zaniku głosu i tak dalej. I gdzieś tam przeplatają nam się te dwie historie, które są ze sobą w jakiś sposób powiązane. To jest ogólnie historia bardzo taka smutna, taka nostalgiczna. To jest historia o stracie, to jest historia o tajemnicy, którą ta strata jest owiana. Bo giną nie tylko przedmioty, ale giną również ludzie. Ludzie, którzy są nam bliscy. Więc to jest bardzo złożona historia. Bo co by było, gdy jednego dnia budzimy się i nie ma czegoś, co jest dla nas znaczące? To jest też opowieść o próbie pozostawienia tych wspomnień. To jest opowieść o próbie ich odzyskania. To jest
opowieść, która gdzieś tam balansuje na granicy próby pozostania w tym świecie, nie odrywania się od niego, nie stąpania po nim aż tak twardo. To jest też próba ochrony tych ludzi i tego, co oni po sobie pozostawią. Momentami ma się wrażenie, że jest to taka historia, która dotyka kwestii związanych z heroiczną walką o ratunek. O ratunek siebie, tego, co nas otacza, o ratunek innych ludzi. To jest też kwestia poświęcenia, kwestia zaufania, kwestia próby pozostawienia tego świata takim, jakim jest, żeby inni mogli pamiętać. Więc to jest bardzo metaforyczna książka. Ja mam zaznaczonych kilka cytatów w niej. Jeżeli mam być szczera, to jest to jedna z tych książek Yoko Ogawy, które bardzo do mnie trafiły. Co prawda jest inna rozmiarowo niż pozostałe, ale niemniej uważam, że jest ważna. Gdzieś w kręgach czytelniczych poleca się również sięgnięcie po książkę z wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, A gdyby ze świata zniknęły koty, która dotyka podobnej tematyki, więc pewnie sięgnę, pewnie przeczytam. No bo jednak jest to pozycja, która mówi o wielu aspektach. O presji właśnie, o tajemniczości, o wspomnieniach, o ich braku, o utracie czegoś ważnego, o próbie zastąpienia tego, o takiej walce o to, co zastajemy, o to, co może nam się przytrafić następnego dnia. Jest to też taka, jeśli chodzi o policję pamięci, próba niedostania się w ich ręce i zawalczenia z nimi, mimo że są tak samo śmiertelni, jak pozostali mieszkańcy wyspy. Wszystko, co traci tutaj znaczenie, jeśli chodzi o przedmioty dla tych ludzi, dla nas zyskuje, więc naprawdę, jeżeli chcecie, pochylcie się ku tej książce, bo ja uważam, że warto, jest to zupełnie coś innego. Spotkałam się na razie z samymi pozytywnymi opiniami, więc próbujcie. Ja ze swojej strony naprawdę bardzo polecam. Według tego, co jest napisane na okładce, jest to taka troszeczkę myśl przywodząca rok 1984 Orwella i ja się z tym zgadzam. Jeśli chodzi o pozostałe dwie książki Yoko Ogawy, ja zaczynałam swoją przygodę od Ukochanego równania profesora, które dotyka kwestii związanych ze starością. Kwestii związanych z pamięcią krótkotrwałą. A mianowicie jest to historia profesora i kobiety, która zatrudnia się u niego jako taka gosposia. Profesor po wypadku ma pamięć krótkotrwałą, która dotyka 80 minut jego życia. I w ciągu tych 80 minut on pamięta, co się dzieje, on zaczyna mniej więcej kojarzyć różne rzeczy. Więcej jednak pamięta, jeśli chodzi o tę pamięć długotrwałą, czyli o wszystko to, co wydarzyło się przed wypadkiem. I profesor jest bardzo taką kochaną osobą, według mnie, bo stara się sobie radzić z tą pamięcią właśnie krótkotrwałą, żeby jednak pamiętać więcej niż te 80 minut, przyczepiając sobie karteczki w różne strategiczne miejsca w domu, czy też na swoim garniturze. I jest to taka opowieść właśnie o matematyce, bo profesor był bardzo znanym matematykiem i ta matematyka była całym jego życiem. Ja troszeczkę bałam się sięgać po tę książkę z racji tego, że matematyka no, jednak nie jest moim konikiem i sprawiała mi wiele problemów w szkole, ale sięgając po tę książkę doszłam później do wniosku, że gdyby ktoś dał mi ją na etapie właśnie technikum, na pewno pociągnęłabym temat matematyki w zupełnie innym kierunku i bardziej bym się do niej przyłożyła. Tutaj główną rolę, tak na dobrą sprawę, oprócz profesora, odgrywa pierwiastek, czyli dziecko tej gosposi, które przychodzi do mamy zaczekać po szkole, żeby wrócić z nią do domu i zaczyna zżywać się z profesorem na tyle, że profesor gdzieś tam tłumaczy mu kwestie matematyczne. Pierwiastek też zakochuje się troszeczkę w nauce. Jego mama również gdzieś tam sięga po te matematyczne rozwiązania. I ta historia jest taka urocza, taka ciepła. Mnie otuliła jak taki dosłownie ciepły kocyk w jesienny wieczór. Rzadko zdarza mi się płakać na książkach,
A gdy doszliśmy do ostatnich stron, ja się po prostu popłakałam, więc możecie wyobrazić sobie, jak bardzo ta książka na mnie zadziałała i to w ogóle było pierwsze moje spotkanie z literaturą azjatycką, dlatego chyba też zdecydowałam się sięgać po kolejne tytuły, jeśli chodzi o tamtych autorów. To jest opowieść o budowaniu relacji z drugim człowiekiem, o budowaniu bardzo trudnej relacji, która jest właśnie wzbogacona tą matematyką. Językiem, którym tutaj posługuje się Ogawa, to jest taki bardzo prosty język opowieści, który ma pokazać właśnie całą otoczkę tej właśnie relacji, tej bliskości z drugim człowiekiem. No i przede wszystkim właśnie ogrom szacunku, jakim ona darzy profesora, jakim bohaterowie darzą w ogóle profesora, jest niesamowity i dla mnie niezrównany. Wiem, że Yoko Ogawa i właśnie Ukochane równanie profesora spotykają się z naprawdę różnymi opiniami. Niemniej jednak ja polecam, odsyłam Was do chyba bardziej składnego postu na temat właśnie tej książki na mojego Instagrama, wrzucę Wam link poniżej. Możecie się zapoznać z tym, co ja już kiedyś napisałam o tej książce, ale dla mnie jest to takie naprawdę miłe, zadowalające spotkanie i jeżeli miałabym właśnie coś polecić na pierwszy ogień, to jak najbardziej Ukochane równanie profesora. No i ostatnia książka Yoko Ogawy, którą miałam okazję przeczytać, jeśli chodzi o te wydane przez wydawnictwo Tajfuny, to Grobowa cisza, żałobny zgiełk. Z tym, że tutaj nie mamy historii ciągnącej się przez całą opowieść, tak jak to jest w przypadku Podziemia Pamięci czy Ukochanego równania profesora, a mamy tutaj 13 powiązanych ze sobą opowieści. Yoko Ogawa przez te opowieści stworzyła powieść szkatułkową. To jest coś, z czym ja tutaj się pierwszy raz spotkałam, tak na dobrą sprawę. Bo to jest taka misterna opowieść, która dzieje się z perspektywy różnych bohaterów i różnych wydarzeń. Ona wzbudza niepokój, ona jest bardzo misternie zaplanowana, bo mamy tutaj siatkę powiązań pomiędzy właśnie bohaterami, ich życiem, dlatego czytając, kiedy przeczytamy jedno opowiadanie, sięgamy po kolejne i doszukujemy się właśnie tych wszystkich powiązań, tych wszystkich meandrów historii, które zaprowadzą nas do finałowej kwestii, która rozwiąże nam praktycznie całą tą historię. I gdy zamkniemy książkę, musimy mieć poczucie, że wszystkie wątki nam się gdzieś podomykały. I to jest tak naprawdę historia traktująca o tęsknocie, o śmierci, o miłości. Praktycznie mamy tutaj cały przekrój emocjonalny, który dotyka naprawdę szeroką gamę bohaterów, bo i mamy tutaj dzieci, i mamy tutaj matki, i mamy tutaj, jeżeli dobrze pamiętam, kelnerkę, więc jest to takie kameralne, ale jednocześnie bardzo wychodzące poza schematy. Z tą książką jest tak, że w momencie, kiedy mamy tą szkatułkę, uchylimy jej wieczko, no to historia zaczyna się po prostu wysypywać z każdej szczeliny i nie jesteśmy już w stanie jej powstrzymać. Czyta się to naprawdę bardzo szybko i jest to zaskakujące spotkanie, jeśli chodzi o taką literaturę, no bo z opowiadaniami jednak się tak mocno nie spotkałam tutaj, czytając na fali właśnie tajfunowego zachwytu różne książki, więc jeśli chodzi o to, to jest to taka naprawdę skondensowana, ale jednocześnie rozbudowana historia, w którą czytelnik się wgryzie już od pierwszych stron, chociaż też spotkałam się z różnymi opiniami, dla mnie ona była tajemnicza, mroczna, troszeczkę taka właśnie też nostalgiczna, taka lekko duszna w momencie właśnie tych kwestii żałobnych, w tych kwestii strat i tak dalej, więc ja najbardziej polecam, żeby właśnie się z tym zapoznać, ale jeżeli miałabym robić ranking, no to Ukochane równanie profesora jest na pierwszym, Podziemie pamięci na drugim, a Grobowa cisza, żałobny zgiełk to jest taka, powiedzmy, wisienka na torcie, która zwieńcza całą właśnie twórczość Ogawy. Podsumowując, dlaczego warto sięgnąć po Ogawę? Przede wszystkim dlatego, że Yoko Ogawa pisze takim językiem, który jest
prosty, ale jednocześnie piękny. Ma w sobie dużo metafor, jest takim bardzo plastycznym językiem. Ona zabiera nas tak na dobrą sprawę w różne miejsca, pokazuje nam różnych bohaterów, z którymi możemy się utożsamić, którzy mają coś wnieść do naszego życia. Te książki to nie są tylko książki opowiadające historie, które po zamknięciu zostawiamy gdzieś na półce i już do nich nie wracamy. Dla mnie to są książki, o których ja cały czas gdzieś myślę. Ja cały czas mam je w pamięci, ja do nich gdzieś wracam. Ukochane równanie profesora po prostu odbija się w mojej głowie wielokrotnie gdzieś tam o ścianki i mówi: halo Karolina, musisz przeczytać to jeszcze raz. Bo to jest naprawdę bardzo wciągająca książka, która, no mówię, mnie porwała, ja aż zapłakałam, więc no, było to dla mnie bardzo dobre pierwsze spotkanie z tego typu literaturą. No i Yokogawa no, porusza takie kwestie, z którymi ja się też w literaturze no, nie spotkałam wcześniej, ale porusza je w zupełnie inny sposób. Wynika to z tego, że no jednak jest to autorka azjatycka, więc gdzieś tam ta kultura jest zupełnie inna. Kultura, która dla nas też jest nie do końca odkryta. Widać, że ta literatura mocno różni się od literatury właśnie zachodniej, z którą mamy więcej styczności, tak jak już wspomniałam na początku filmu. Ale jednak jest to literatura, nad którą naprawdę warto się pochylić, z którą warto się zapoznać, bo ona traktuje w zupełnie inny sposób o emocjach, o relacjach międzyludzkich i to jest właśnie w tym wszystkim piękne. Gdybym miała naprawdę polecić Wam coś z literatury azjatyckiej, to sięgnijcie sobie właśnie w pierwszej kolejności po Yoko Ogawę, bo dla mnie to jest autorka, która gdzieś tam zagościła w moim serduszku, z którą no, chciałabym się dalej zapoznawać. Wiem, że w Polsce wydane są chyba książki tej autorki nakładem innego wydawnictwa, ale te wydania są już bardzo stare, nie pasujące zresztą do tych pięknych od Tajfunów, więc gdzieś tam liczę też w duchu, że wydawnictwo Tajfuny zdecyduje się na wznowienie tamtych tytułów, bo fajnie by było mieć je wszystkie w takiej wersji na swojej półce. No i co? I mój osobisty ranking wygląda tak, że mamy Ukochane równanie profesora, Podziemie pamięci i Grobową ciszę, Żałobny zgiełk, do których zachęcam Was. Sięgnijcie, przeczytajcie, sprawdźcie, jakie ta literatura wywrze na Was wrażenie, bo jak pewnie widzicie, ciężko nawet mi złożyć zdania na jej temat, dlatego że ona jest taka, że ciężko jest nią opisać, bo jest piękna, jest porywająca, fascynująca, metaforyczna i taka jednocześnie ciepła, taka pełna zrozumienia, pełna właśnie tych relacji międzyludzkich, które no są tak istotne dla tego wszystkiego. Więc sięgnijcie, ja już więcej nie będę gadać, sięgnijcie, zapoznajcie się z tą literaturą, a jeśli już mieliście okazję zapoznać się z książkami Yokogawy, dajcie mi znać, jakie wrażenie one na Was wywarły. Bo jestem ciekawa, jak Wy odebraliście jej książki. Albo może sięgnęliście po inne tytuły z literatury azjatyckiej, które możecie mi polecić, a których ja jeszcze nie czytałam. Tak więc dajcie mi koniecznie znać. Mam nadzieję, że film Wam się spodoba, bo jednak liczę, że ten kanał faktycznie się gdzieś tam otworzy i będzie systematycznie przeze mnie prowadzony i zachęcę Was do tego, żebyście tutaj ze mną zostawali, kibicowali mi na tej drodze. Podzielcie się ze mną wszystkim, czym chcecie, czekam na Was. Dajcie mi znać, jak Wam się właśnie podobał materiał. No i bez zbędnego przedłużania, trzymajcie się zdrowo. Cześć!